Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynam tego vloga z tej strony. Nie będę Wam się pokazywać, ale chciałam Wam pokazać puzzle, które ułożyłam. Puzzle, które się nazywają The Reading Room. To są właśnie te puzzle 1000 i prezentują się tak. Powiem Wam, długo się zeszło mi z tymi puzzlami, bo po pierwsze ułożenie tych wszystkich książek nie było najłatwiejsze. Po drugie była dość ciepła pogoda. Co on robi? Zobaczcie. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, niech się drapie. I powiem Wam, przepraszam, że przerwałam. Ułożenie tych książek nie było takie łatwe, tej podłogi, tego dywanu. To po pierwsze, po drugie była piękna pogoda, także nie spędzałam aż tak dużo czasu nad puzzlami i też czytałam ciekawą książkę. I powiem Wam, minus w tych puzzlach jest taki, że wiem, że tego tak bardzo nie widać, mam nadzieję, ale tu brakuje dwóch puzzli. I to brakuje tak dziwnie, bo brakuje puzzla koło puzzla, także nie wiem, jakim cudem to się stało. Ja szukałam wszędzie tych puzzli, ale nie ma. Ja myślę, że one po prostu nie zostały włożone do paczki. W każdym razie do zdjęcia, słuchajcie, i do pokazania Wam włożyłam podkładkę, na którym był obrazek, jak te puzzle mają wyglądać. I uważam, że wcale teraz nie widać żadnego braku. Bardzo fajnie. One były kolejne z Ciucholandu, także trudno, brakuje dwóch, ale i tak nie żałuję, że je ułożyłam. A teraz, słuchajcie, będę się zabierać za puzzle, które dostałam w paczce od Ani, te londyńskie, bo mam bardzo na nie ochotę. Cześć, kochani, witam się z Wami. Tak, z tej strony, z kamery, bez lampy, bez światła, przepraszam, ale po prostu, wiecie, jestem bardzo zmęczona. Tydzień pracy został zakończony, jest godzina 18 w środę. Ja dopiero teraz w sumie wróciłam do domu, pomimo tego, że wyszłam z pracy o godzinie 1. W pracy miałam być do godziny 14, ale po prostu byłam tak zmęczona, że poszłam o 1. Holidaya miałam od 2, dobrałam sobie tą godzinkę flexi, także przyjechali po mnie chłopaki i oczywiście zapomnieli Kindla, także musieliśmy się wrócić do domu po Kindla. Pojechaliśmy do Bedford na super spacer. Tam bardzo lubimy, tam jest dużo wody i po prostu, wiecie, Buster się może ochłodzić właśnie na te ciepłe dni. Jest na razie ciepło, ale nie ma takich upałów, żeby pieska nie można było wyprowadzać, bo pamiętajmy, uważajmy, kiedy nasze pieski wyprowadzamy, bo jak jest 30 stopni, 27, 28, to na przykład my Bastera trzymamy w ogóle w domu cały czas. Dzisiaj było 24, ale przepraszam, że tak robię, ale próbuję to często przeczesać. Ale było fajnie, no i właśnie na tym Bedford jest fajnie, bo tam nie ma tak dużo, znaczy jest asfalt i trawa, ale właśnie żeby on nie chodził po nagrzanym asfalcie, to chodzi sobie po trawie, plus co chwilę są jakieś różne rzeczki, strumyczki, także się tam ochładzał. Później pojechaliśmy, słuchajcie, do centrum, do Kempston, ponieważ byliśmy pewni, że tam w PZ Home jest taki self-serwis do mycia psów z taką dużą wanną i tak dalej, bo stwierdziliśmy, że wykąpiemy go w jednym z tych właśnie miejsc na spróbowanie, jak to działa. No ale niestety okazało się, że nie było tego w Kempston, więc stwierdziliśmy, że pewnie widzieliśmy to tu u nas obok w mieście w Dunstable. Ale ja mówię do Andry, że ja jestem pewna, że to było gdzieś przyjazdem w innym mieście, że weszliśmy po coś i po prostu byliśmy w szoku, że tam takie coś istnieje. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to było. Andre twierdził, że to było właśnie w Dunstable, tam gdzie jest moja praca, to wróciliśmy tam do Dunstable, ale ja miałam rację i tam tego też nie ma. Także Basterowi się upiekło, że nie miał kąpieli, a tutaj go nie chcemy kąpać. Damy mu jeszcze kilka dni, zanim nastąpi ta tragedia dla niego, bo on nie lubi. Ale nie mogę sobie po prostu, słuchajcie, przypomnieć, w którym miejscu była właśnie ta self-service mania. No, więc zeszło nam się, słuchajcie, 5 godzin tak naprawdę to wszystko. Tu, tam, siam. Ja byłam tak zmęczona, słuchajcie, że padłam. Po prostu jechałam i padłam. Nie byłam w stanie nawet czytać książki. Te wszystkie nadgodziny, słuchajcie, naprawdę zaczynają wychodzić. O Jezu, jaki pasek mam. I w tym tygodniu idę w piątek na nadgodziny. Chciałam iść jutro, ale o 8 rano mam paznokcie, ponieważ zostały przyłożone z tamtego tygodnia. Widzicie, już 6 tygodni nie mam, także za długo. Nie, 5 tygodni, przepraszam, 5 tygodni. Także czas już, wiecie, zmienić.
i do 8. Z jednej strony fajnie, bo będę miała cały dzień dla siebie. Wiem, że na pewno będę chciała pomarańczowe paznokcie, ale oczywiście zobaczymy, z czym do Was jutro przyjdę, bo wiecie, jaka jestem. Mówię pomarańczowa, a zrobię czarne. W każdym razie będę myślała nad czymś szybkim. Znaczy ten wzorek, który mam wybrany, jeżeli się na niego zdecydujemy, to jest w miarę szybki, poza jednym paznokciem. Będę miała cały dzień dla siebie na słońcu. Po prostu potrzebuję troszeczkę wypocząć. W sobotę też mówiłam do Andrzeja, że po prostu nigdzie nie jedziemy. W piątek po pracy zrobimy zakupy, no bo i tak będziemy w Dunstable, tam jest Fini. Boże, ja nie mogę się wysławić. Tam jest Azda i tam po prostu zrobimy zakupy. Ja jutro będę chciała sobie, słuchajcie, zrobić listę, a już Wam powiem dlaczego. Po pierwsze, moja waga jest naprawdę dobra. Teraz sobie sprawdziłam i jeżeli dzisiaj się powstrzymam i zamknę moją buzię, to myślę, że jutro będzie rekordowa waga, najniższa jaką miałam. Bo ja mniej więcej wiem, ile jakby mam różnicę, a jeszcze trening zaraz walnę. Tylko że telefon mi się ładuje, bo bez telefonu nie wejdę na bieżnię, bo ja lubię sobie w momentach, w których mam, bo ja robię takie interwały, jak nie biegnę, to idę, ja w tych momentach na przykład mam na komentarze odpisuję i wtedy mi ten czas szybko leci. Dlatego właśnie wiem, że będzie dobra waga. Ale chciałabym jeszcze, wiecie, zdrowiej jeść, bo na razie jem w kantynie u nas w pracy. I to nawet nie chodzi o to, bo niektóre zestawy nie są jakieś mocno kaloryczne, szczególnie, że ja jem nie jem już później w domu, także może być nawet czasem, jak jest 600-700 kalorii obiad, to jest jak najbardziej okej. Ale chciałabym jednak mieć swój, wtedy wiem też, co będę miała. I na TikToku zaczęłam oglądać dużo rzeczy właśnie z Thermomixa, słuchajcie, i odkryłam tyle takich prostych przepisów, których po prostu nie ma właśnie na Thermomix. Znaczy na Cookido jest bardzo dużo, ale właśnie takich bardziej wyszukanych obiadów. No właśnie dziewczyny pokazują, jak fajnie w 20... naszej roboty jest dosłownie 60 sekund, a wszystko się robi, idziemy ćwiczyć, wracamy i jedzenie jest gotowe. I właśnie muszę takich poszukać przepisów. Gotowanie na parze, nie mam parownika, ale Thermomix gotuje na parze, także fajnie. I właśnie było, że na przykład można ziemniaki albo ryż sobie włożyć w koszyczek. Na pierwszą warstwę dajemy rybę, a na kolejną dajemy warzywa. Wszystko robi się na parze, 20 minut ściągamy i jest gotowe, a myjemy tylko jeden garczek, także... Muszę się zacząć do tego stosować i zrobić sobie listę i zacząć sobie fajnie gotować, przynajmniej na niedzielę i poniedziałki, bo wiem wtedy, że mam transport do domu, także nie muszę się bujać, że godzinę muszę iść z jakimiś siatkami, bo tego strasznie lubię, tylko że właśnie wiecie, niedziela, poniedziałek na przykład sobie gotować, a wtorek, środa być na pustostanie, że tak powiem, żeby nie nosić nic. Także muszę sobie właśnie zrobić to. Układam, słuchajcie, puzzle od Ani, te z Londynu. Wczoraj mi 4 godziny zeszło, żeby zrobić ramę, oglądając mecz Polski, którego nie będę tutaj komentować, bo myślę, że wszystko już zostało powiedziane na temat meczu. No i później jeszcze oglądając, już wiem, co puściłam. Ta ramka jest tak ciężka do zrobienia, słuchajcie, tak ciężka, ale myślę, że jak już przebrnę przez ramę, znaczy widzę, że to będzie bardzo ciężko, bo wszystkie budynki są szare, także good luck me, ale chcę sobie zrobić taki challenge, nawet jakbym miała miesiąc układać te puzzle, to będę układać miesiąc. Ale dobra, na razie czekam, aż mi się naładuje telefon, idę ćwiczyć, a wy trzymajcie kciuki, żeby w następnym wejściu, czyli dla mnie jutrzejszym wejściu, żebym przywitała Was z radosną nowiną niższej wagi i z ładnymi paznokciami. Także czołem, do jutra. Cześć, 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 witam się z Wami. Mówiłam Wam wczoraj, że mam nadzieję, że przywitam się z Wami z dobrą wiadomością. I tak, słuchajcie, najniższa waga od no chyba 3 lat, bo wydaje mi się, że nawet nie miałam takiej wady, jak kupiliśmy dom. Także mega się cieszę, słuchajcie. Mega, po prostu mega. Oficjalnie mogę Wam powiedzieć, że to już jest lekko ponad 11 kilo. Gdyby nie to, że miałam ten tak bardzo słaby czas i nie pilnowałam tego, co jem, to na pewno byłoby już więcej, ale nie ma co myśleć, było co było, wiecie, jest co jest i trzeba się cieszyć, że idę do przodu. Wiecie co, zaraz się do Was odezwę, bo tutaj panowie są. Dobra, już jestem, gdzieś tam panowie remont robią. W każdym razie, tak jak wiecie, o 8 miałam paznokcie.
Wiedziałam, że nie będą to paznokcie jakieś wystrzałowe, ponieważ ja te paznokcie miałam mieć tydzień temu, ale Natalka musiała mi przenieść, ponieważ miała pilny wyjazd do Polski, więc musiała wszystkie klientki, słuchajcie, a wiecie, ona ma tych klientów bardzo dużo, musiała nas jakoś upchać. Także wiedziałam, że mamy 2 godzinki, ale i tak uważam, że zrobiłyśmy super paznokcie. Już wam pokażę, tylko niech ten pan przejdzie. Zobaczcie, to są takie wisienki. Nie wiem, czy to widać, one są też pomalowane lakierem Rainbow, Unicorn, przepraszam, także one się mienią delikatne w różne kolory, to też mam wisienkę. No i oczywiście na drugim palcu to samo. Uważam, że są bardzo takie letnie i bardzo takie sweet. Wiecie, bardzo mi się podobają, wam powiem, bardzo, bardzo, bardzo i są świeże. Następne paznokcie za to już będą paznokciami dłuższymi, będziemy malować, także pewnie posiedzę tam 4 godziny, a nie 2, bo będziemy robić kaczora Donalda z Daisy i będą pieniądze porozsypywane. Także następny projekt jest, bo Natalia też mówi, że już chce się wyszaleć artystycznie, także super. Powiem wam, że fajnie, że miałam te paznokcie o 8, chociaż było mi bardzo ciężko wstać, bo no, czuję to zmęczenie tymi nadgodzinami. Ale cieszę się, że nie dzisiaj idę do pracy, tylko jutro, że faktycznie, bo bym miała teraz tylko kilka godzin dla siebie. A tak to w pełni korzystam z dnia. Dopiero jest godzina 10, Andrzej już po mnie jedzie. Ja podejdę tam pod pad dla niego, żeby nie musiał. Bo wolę iść i robić sobie kroki, niż stać w miejscu. Więc fajnie, cieszę się, bardzo się cieszę, bo będę mogła skorzystać z całego dnia. Dzisiaj wieczorem, właśnie nie wiem, czy o 7 czy o 8 mamy sesję z Basterem, ale muszę napisać do pani. W ogóle jestem taka głodna, już nic, wiecie, nic nie jadłam wczoraj, bo jak widziałam, że ta waga jest naprawdę okej, to się bardzo, czekajcie, to się bardzo pilnowałam z tym, ile jem, znaczy nie ile, bo w ogóle nic nie zjadłam, a dzisiaj rano tylko kawa, u Natalii kawa, także trochę już czuję głód, ale co, widzę się z wami później. Słuchajcie, update jest taki, że jedziemy do rodziców Andrę, właśnie tylko jesteśmy na stacji, bo trawa im mocno rosła i tato Andrę się uparł, że on skosi tą trawę, więc wiadomo, no jeszcze nie jest w tak dobrym stanie, słuchajcie, żeby kosić trawę. Mama Andry, no niestety, chodzi nadal o kulach, także no, Andrę zaoferował, nie wiem, co mu się stało, zaoferował, że po prostu przyjedziemy i zrobi im tą kawę. Także ja napiję się kawy z mamą, teściową przyszłą, a Andrę będzie kosił. Także pewnie może pogadamy sobie o ślubie, bo zapomniałam wam powiedzieć, że próbowaliśmy zabukować, słuchajcie, datę w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale tutaj jest tak zrobione, nie wiem, czy w całej Anglii, czy tylko u nas, bo wiem, że różne kancele mają różne reguły, także nie bierzcie mojego zdania, że na pewno tak jest wszędzie, tak jest u nas, więc u nas my w ogóle nie będziemy brać ślubu z luzońskiego kancelu, tylko z Amptil, bo w miejscu, gdzie jest ślub, po prostu tam jest jakby to przyparowane i tam można dopiero rok wcześniej zabukować, czyli kazali nam 29 czerwca tego roku, czyli to już będzie w przyszłym tygodniu, w czwartek dokładnie, o 8:30 musimy tam zadzwonić, żeby mieć pewność, że będziemy mieć datę, którą chcemy, i mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu, bo było bardzo dużo chętnych na tą salę, którą my mamy, więc mama Andrzej, wiecie, już zapłaciła depozyt za nią, także trzymajcie kciuki, żeby nie było problemów, ale myślę, że będzie ok. Także jedziemy do rodziców i z wami widzę się faktycznie już później. Hej, witam się z wami już z tej strony. Słuchajcie, tak mnie ścięło dzisiaj, że to jest jakaś masakra. Ostatni raz widziałam się z wami z auta, mówiłam wam, że jedziemy do rodziców Andrę ściąć trawę. Zrobiliśmy to i słuchajcie, nie byliśmy tam godzinkę i wróciliśmy do domu. Mówiłam wam właśnie, że nic jadłam, także stwierdziliśmy, że mamy mięso dla burgery, bo Andrzej miał jechać na rybę, ale mu nie wyszło, także że zużyjemy te rzeczy, że nie poszły do kosza. I Andrzej nam zrobił takie burgery śniadaniowe. Było i mięso tam burgerowe, i jajko, i bekon. Bardzo, bardzo fajne, pożywne. Ja to zjadłam z keto sosem garlic, który jest po prostu moim hitem. A potem siadłam, obejrzeliśmy angielską familiadę, słuchajcie, bo to było w trakcie jedzenia. I nagle ja poczułam, że muszę zamknąć oczy. I po prostu zasnęłam na prawie 1,5 godziny.
mówiłam Wam na początku filmu albo w poprzednim vlogu, że zbliża mi się okres, także po prostu jestem taka niedowalona, a teraz po tym spaniu tym bardziej. Ale praktycznie już bierzemy młodego na spacer, tylko czekam, aż Andrzej się ubierze, bo brał prysznic. I słuchajcie, to jest ten kubek z Harry Pottera, on jest ogromny, widzicie, który kupiłam jeszcze za czasów, jak miałam trochę pieniędzy. Pamiętacie, jak byłam w Harry Potter World i jak ja go kupiłam, nie byłam pewna, co ja z nim zrobię. Po prostu wiedziałam, że chcę ten kubek. Ale ten kubek jest ogromny, bo on, myślę, że on ma więcej niż pół litra, ale powiedzmy, że ma pół litra. Muszę kiedyś z mlekiem, jak wlewam kawę, sprawdzić. W każdym bądź razie nie wiedziałam, co z nim zrobię, bo wiedziałam, że na gorącą kawę on jest za duży. Poza tym mam kubki z Kosty, ze Starbucksa, takiego typu rzeczy. Na początku robiłam sobie w nim koktajle, ale teraz sprawdzam się idealnie na te mrożone kawy, które tak uwielbiam, bo tak jak Wam mówiłam, zaoszczędzam mnóstwo pieniędzy na kupowaniu kawy. Już nie mówiąc o tym, że po prostu tam bardziej smakuje i to mówię naprawdę z czystym sumieniem, ale co jest w tym kubku zarąbiste, to jak ja go zostawię na gorącu przez 5 godzin, to ta kawa nadal jest zimna, nadal jest z lodem, po prostu mega, mega trzyma to zimno, tak jak termos po prostu, mega, mega super. Także kawa jest, słuchajcie, zrobiona, my jedziemy na spacer w takie miejsce, gdzie jest dużo cienia, chociaż jest tak duszno, ale nie ma jakiegoś tam słońca, nie wiadomo jakiego. A młodego mamy o godzinie 18. Powiem Wam, trochę jestem na siebie zła, że zasnęłam, bo zaczęłam czytać kolejną książkę Anny Wolf z serii braci Tassaranów, którą po prostu uwielbiam, ale no, po prostu to było silniejsze ode mnie. No ale jest co jest, widocznie tego potrzebowałam. Mam nadzieję, że się doprowadzę do porządku, żeby mogła normalnie zrobić mój trening, bo powiem Wam, szczególnie teraz, jak ta waga jest tak niesamowita, to tym bardziej nie chcę treningów przegapiać, tych, które mają być zrobione. No z jedzeniem dobrze, bo zjadłam tylko tego burgera, na pewno na kolację coś postaram się zjeść, też żeby nie przyzwyczajać się do jednego posiłku dziennie, bo to też nie jest zdrowe, bo co z tego, nie utrzymam tego całe życie, że będę radła raz dziennie, także coś postaram się zjeść. Dobra, Andrzej mi już tutaj tak, słuchajcie, pokazuje palcami, tak, o, się cieszy, żebym kończyła, także kończę i widzę się z Wami później. Kochani, witam się z Wami bardzo na szybko, żeby już zakończyć tego vloga, ponieważ jest późno, jest godzina... Która? 19.50. My byliśmy na tym treningu z młodym super, bo akurat o 7 zaczęło padać, także wyrobiliśmy się przed deszczem, a pogoda była wręcz rewelacyjna, w sensie, że mega wiało, było chłodno, także Buster był taki bardziej usuchliwy, w sensie, że bardziej chciało mu się robić wszystkie ćwiczenia, ponieważ nie było mu tak gorąco. I zrobiliśmy dzisiaj jego największy challenge, coś, czego się bał od samego początku, a mianowicie to jest taki... że wchodzi się z jednej strony i ta ławeczka jakby schodzi w drugą stronę. On się bardzo tego bał, a dzisiaj zrobił pierwszy raz sam. Oczywiście kilka razy musieliśmy zrobić z nim, także jestem bardzo dumna. I dopiero wróciliśmy do domu, a jeszcze mnie czeka, słuchajcie, trening. Ja właśnie oglądam sobie mecz siatkówki, zdążyłam na drugi set, na razie jest 1-0 dla Holandii, ale drugiego seta zaraz my wygramy, także będzie 1-1, bo jest 21-16 w tym momencie, ale mówię, połączę się z Wami na szybko, żeby vloga zakończyć, bo w przerwie będę chciała po prostu go już zacząć zgrywać, tego vloga. Ja nadal jestem tylko o tym burgerze, a jest dość późno, nie wiem, czy Wam mówiłam to, czy sobie myślałam właśnie, że nie chcę robić tak, że jem raz dziennie, także wrzuciłam sobie, słuchajcie, fryteczki i wrzuciłam je do piekarnika. Wiadomo, to są frytki bez oleju, ale później sobie pomyślałam, że przecież mam airfryera i mogłam sobie tam je wrzucić, no ale dobra, muszę się nauczyć. Także zrobiłam sobie teraz i stwierdziłam, że i tak trening muszę zrobić, jak się skończy mecz, bo chcę go bardzo zobaczyć. Muszę też Apple Watch sobie naładować, tak czy siak. Także zjem teraz, pomimo tego, że nadal nie jestem głodna, ale wiem, że jak zrobię trening, będę bardzo głodna, więc wolę myśleć zawczasu, zrobić ten trening teraz, a nie później na wieczór, jeszcze późniejszy wieczór jeść te frytki. Także zaraz jem fryteczki, oglądam mecz do końca, składam vloga i co? I ćwiczę po prostu. Andrzej mówi, jak chcę ćwiczyć, to będzie 10 godzina. Nieważne, waga jest tak cudowna, że ćwiczę, bo powiem, że jest to dla mnie najlepsze. Dobra, ja już nie będę więcej mówić, bo chciałabym zobaczyć końcówkę tego vloga. Chciałabym bardzo podziękować za niesamowitą oglądalność, jak dla mnie, na moje warunki. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję, doceniam i bardzo, bardzo mocno pozdrawiam i dziękuję z całego serca. Widzimy się, mam nadzieję, że już za 2 dni. Myślę, że tak, za 2 dni na pewno będzie vlog, bo piątek, sobota będę nagrywać, chociaż jutro będzie to mniej, bo idę znowu do pracy. Także widzimy się za 2 dni. Buziaczki, ja jeszcze raz dziękuję.